Stop! Ta sytuacja nie powinna tak wyglądać. Co poszło nie tak? Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest dystans społeczny? Jest to jeden z tak zwanych dystansów personalnych, które prezentują się następująco. Dystans intymny wynosi maksymalnie pół metra i jest zarezerwowany jedynie dla bardzo bliskich osób, na przykład męża czy żony. Do dystansu indywidualnego, wynoszącego do 120 cm, dopuszczamy dobrych znajomych i rodzinę. Tak wygląda dystans społeczny. Jest to odległość mniej więcej od 120 cm do 3,5 metra. A tutaj już dystans publiczny, czyli powyżej 3,5 metra. Wielu z nas codziennie korzysta ze środków komunikacji miejskiej. Bywamy na koncertach czy w galeriach handlowych. Pewnie zauważyliście, że inaczej zachowujemy się i inaczej jesteśmy nastawieni do innych w zatłoczonym autobusie czy ciasnej windzie wypełnionej innymi osobami, a inaczej, kiedy mamy dla siebie dużą przestrzeń, na przykład w rozległym parku. Patrząc na przedstawione sceny, zastanów się, jak czułbyś się w takiej sytuacji? A co jeśli byłaby to bliska ci osoba, na przykład przyjaciel, a nie ktoś obcy? Czy zmieniłoby się twoje nastawienie? W czasach pandemii powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dystansu społecznego, bo to nie tylko nasz komfort psychiczny, ale przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Zapraszamy Was do Centrum Nauki Kopernik. Pamiętajcie, by odpowiednio przygotować się do wizyty. Przez cały czas miejcie prawidłowo założoną maseczkę i utrzymujcie odstęp od innych zwiedzających. O, mniej więcej taki. Teraz już wiemy, jak powinna wyglądać sytuacja z początku filmu.